Łukasz, pytaliśmy Michała Maka, jak przed 2 tygodniami, co je. Ty chyba przyszedłeś z braćmi Mak na dietę, bo Michał powiedział, że jedzą ryż z kurczakiem. Tak, ja też się staram. Mam swojego dietetyka, zadbałem o to i już z rok temu i jak widać, to przynosi efekty. Jemy dużo takich posiłków, wiadomo, one są dla piłkarza najlepsze. Z witaminami? Widać. Tak. Wszystko jest. Wszystkie testy przejdziesz pomyślnie, rozumiem. Tak, myślę, że tak. Łukasz, powiedz, bo obserwując Ciebie z boku, ja mam takie wrażenie, że rok temu Ty miałeś więcej masy mięśniowej. Czy to też jest efekt tej współpracy może z dietetykiem, że Ty lepiej wyglądasz motorycznie po prostu na boisku? Tak to wygląda przynajmniej z boku. A powiem szczerze, dużo pracowałem nad sobą, nad dietą i również w tamtym półroczu miałem treningi motoryczne i może z tego się wzięło, że jestem szybszy teraz. Też byłem wcześniej taki, też miałem wrażenie, że jakby troszeczkę może nie ociążały, ale dużo miałem tą masę mięśniową. Teraz ona bardziej się, jak to się mówi popularnie, przyrodziła się w rzeźbę i myślę, że to widać. Myślę, że to widać, że jest dynamit, jak to się mówi. No. Mateusz kontuzjowany, ty walczysz z Andreją Prokiciem o to miejsce w wyjściowej jedenastce. Dzisiaj, wydaje mi się, rywalizację wygrałeś ty, bo zrobiłeś 2 rzuty karne. Tak, ale Andrea też dobrze wszedł mecz. Ja mu nie ujmuję. My wygrywamy wszyscy razem, takie jest motto naszej drużyny, wszyscy razem się wspieramy, przegrywamy też razem. Dzisiaj wygraliśmy razem, Andrea dał swoją cegiełkę, ja dałem swoją, Michał Mak dał swoją i Kamil Poźniak swoją, każdy daje swoją i to się tworzy na punkty, które zdobywamy. Trudno się dzisiaj grało przeciwko obrońcom Śląska, bo grałeś naprzeciwko Ostrowskiego w pierwszej połowie i w części jeszcze drugiej. Kilka razy po prostu mówiąc wprost go śmieszyłeś. No można tak to powiedzieć, ale my gramy inaczej niż Śląsk. Śląsk gra więcej pozycyjnie, my graliśmy z kontry. Wiadomo, przy naszej szybkości na skrzydłach ci obrońcy mają trudniej, żeby nas, jak to mówić, powstrzymać, ale nie, wydaje mi się, że zagrałem dobry mecz i się cieszę z tego, ale już się skupiamy na Pucharze Polskim od poniedziałku. Powiedz, ty lepiej czujesz się właśnie na skrzydle ustawiony, czy jednak w ataku? Nie, no chyba wszyscy to widzą, że na skrzydle się czuję o wiele lepiej. Z tym atakiem to tak było troszeczkę na siłę, mi się wydaje, ale też grałem te mecze w ataku. No były dobre i złe, ale no wydaje mi się, że jednak to skrzydło.